Andrzej, ja Karol. Będą śmiej zerki. Tak robią, takie kwaśne. Czacha paruje, zęba się dymi. Teraz drugie i kwaśne będą. Harybo. Harybo, normalnie harybo. Idę na rybo. Oj, to będzie ciężki odcinek, dobra. Ja nigdy nie podchodziłem poważnie do TikToka. Ja wiem, że TikTok to jest po prostu wysryw filmów, jest tego dużo i tak dalej. A dzisiaj losowo po prostu chodzę na stronę TikTok. Klikam, kliknąłem i zobaczymy, co się wydarzy. Dajmy szansę. Zostaw łapkę, a ja obiecuję dobrą zabawę. A ile pani pieniążków przeznacza na wakacje? No ja myślę, że 3 miliony. Około 3 milionów to chyba opłacić wszystko, dojazd i wyżywienie. To ty lecisz chyba na Mykonos. No, ale z obecną inflacją to niedługo też będziemy płacić podobne kwoty. Za sam dojazd i paliwo. I trochę przyjemności. No planujemy gdzieś nam może wyjechać. A dokąd? No, chyba do Dziwnowa. Jak do dobrze Dziwnowa. Pójdą, jak nasze plany i zamierzenia no, się spełnią. Ja bym pojechał z panią, bo... Państwo pojedziecie prywatnie? Macie czy pieniądze. Korzystacie z oferty? Nie, pojedziemy publicznie za publiczne pieniądze Jacka Sasina, wiadomo. Z zakładu pracy, mąż pracuje w Mikromie, także dostęp do ośrodka. O, już, atencji już. To nie są pierwsze publiczne nagrania Karola Friza Wiśniewskiego. Nie, to są lata tam 90. To raczej to się nie mogło wydarzyć. Co jest? O co tu chodzi? O nie, słoiczek z jakimś żylem. Z slajmem. Uła. To będzie takie zrzucanie słoików ze schodów. To masz 6 milionów polubień. Ja muszę zmienić content. Ja muszę rzucać słoikami ze schodów. Full transit. Bo ja miałem wchodzić w te. Full transit. Dobra. Ja mam Suzuki, więc u mnie nie będzie tak efektownie jak z Fordem. Co ona powiedziała? Bangling? Bentley! Dam ci sałatę, co mam dać następnej osobie. Panierkę do kurczaka. Panierkę. Dam ci panierkę do kurczaka, co mam dać kolejnej osobie. Co jest? Najbliższy koncert jakiś. A jaki koncert? Nie mam pojęcia. Najdroższy. Może być. Dam ci sałatę, co mam dać na... Co się dzieje? Wymiana 44 tysięcy polubień. Serafina Queena 45 mówi ludziom. W sensie ludzie jej mówią, co ma dać komuś następnemu. No może być Jaguar albo jakiś jacht, poproszę. O co chodzi? Dlaczego oni miksują... Dlaczego oni miksowali kebaba? Oj, będzie pizza z ananasem, bo to byli Włosi, prawda? Będą źli, nie? Jadłeś pizzę z makaronem? Normalne. Mamma mia, mamma mia! Z pizza ze spaghetti i ananasem, nie? Very yummy! Ananas! Ketchup! Jeszcze z ketchup. Z ketchupem czy z ketchupem? Gościu, ty se krzywdy nie zrób, bo to jest wszystko ostre. Spaghetti, farfelle, makaronne jest nieugotowane. No i ananas z ketchupem. Nie jadłem, spróbuję, ale raczej to nie jest smaczne. What the fuck do DJs actually do? Co właściwie robią DJ-e? 3, 2, 1. Szanuję. Szanuję, bo to od 20 lat buja niezmiennie. Ja Karol. Jako będzie pogoda. Zaczęli się pojawiać. Te skurwy syny komary. Niech Dawidę komaru. Niech zdechają. Na prawo Polski przewidywana jest lekki dysz. Uważajcie na druga. Może być cholerą ścisku. Na lewo ma być piękna pogoda. Świeci słońce i w ogóle będzie zajebiście. W górę za to. Z powodu ostatnich ruchów technicznych ziemi ma zapierdalać śnieg. To tyle. Nara. No i słuchajcie, no taką pogodę aż chce się oglądać, nie? Wiesz, co się dzieje, gdzie wieje, gdzie nie. Co jest? O nie! Aha, hiszpańskiej inkwizycji nikt się nie spodziewał, to po pierwsze, a po drugie, to chodziło o to, żeby chyba ściągnąć ten serwet. Nie wiem, co to jest.
jakiś kościelny obrus po prostu i żeby to wszystko się utrzymało na górze. Coś takiego, nie? Nie wiem, nie znam się. Ja tu na TikToku jestem nowy. Na Musical.ly, przepraszam. Ojej, czy to jest... To jest kawior? W sensie... Tak, to jest... To jest kawior, prawda? O kurde. A ta ryba? Może i jesiotr, nie wiem. O kurde. O kurde. Gościu makowca będzie kleił na święta. Z tego na pewno. To są makowe pola rybne. Facet. Pociągnął mnie z bara, walnąłem mu prawego. Dołożyłem lewy i zapoznał się z lewą. Wziąłem dwa palce i nabiłem go ostro. Zakręciłem trzy razy i wywaliłem w kosmos. Kurde. Nie no, Edzio na freestylu dobrze, ale no te TikToki mi nie siadają coś. Coś mi tu nie gra. Wyszła na góreczkę, stanęła okrakiem, zatkała se tyłek czerwonym burakiem. Zatkała se tyłek czerwonym burakiem. Ty, co jest? Babcia przejmuje mikrofon i to będzie właśnie walka freestyle'owa chyba, nie? To jest Tomasz Hajto kontra Baba na pasach, 2003 rok. Przejęła Majka, oj. Czekaj, czekaj, na myśl. Aleć. Przypatrzcie się ludzie i wszyscy sąsiedzi, jak naszej babuni. Wyskakują ze słoika kilogram śledzi, wiadomo. Wszystkiego dobrego. No i widzisz, no nie obejrzysz, bo żona. Halo? No, nagrałeś? Nagrywam, no, co tam? Aha, no bo byś do tego, do piekarni podjechał. Dobra, pojadę do piekarni, bez problemu. Kupię buły. Co ty powiedziałaś? Dobra, na razie. Tam jakieś dymy są. Dobrze, że mam chwilę dla was, dla widzów. Co ty powiedziałaś? Ja zaraz się dowiem, co ona powiedziała. Ja ci będę odliczał, a ty na hasło Bandzi po prostu skaczesz, nie, dobra? Nie. To może na hasło Ginold będzie lepiej. No dawaj, albo Bandura. Dasz radę. Boję się. Dlaczego się boisz? Czego tutaj się bać? Nie wiem, aż mi słabo jak patrzę. Dobra, nie będziemy tak tyle stać. Nie! Ty, ale... Nie, no on miał linę, nie? Proponuję mojemu chłopakowi otwarty związek i sprawdzam. Jaki? Nie chciałbyś być może w otwartym związku? Jaki związek? No serio, pytam, nie patrzę. Tak Gimper i Shea teraz to ogłosili, więc... No chyba sobie żartujesz w tym momencie. Nie, ty myślisz, że ja, jakby będąc z tobą, po pierwsze chciałbym się spotykać z innymi babeczkami, a po drugie, żebym pozwolił tobie na spotykanie się z innymi? To bardziej. No ja właśnie chciałabym mieć kolegów. Jakich? A po co ci koledzy? No po prostu chciałabym się pospotykać, a wiesz, jak oni to tak ogłosili, no to... No tak sobie o tym pomyślałam, no i stwierdziłam... I teraz wjeżdża właśnie Marcin Dubiel i mówi, co prank, bro, nie? No tak sobie o tym pomyślałam, no i stwierdziłam, że czemu nie? Żartujesz sobie w tym... Nie. Nie. Śpisz na kanapie. Niuniek, ja tylko żartowałam. Za takie żarty tydzień na kanapie. No i co, i wrzucasz to do neta i masz 139 tysięcy polubień. Trzeba spróbować. Trochę inaczej, wiadomo. Co? Co? Ryby i sałatę do hamburgera. Nie wiem, jakie hamburgery jesz, ale przełączasz mi leda. Dobra. To się dzieci ucieszą, kiedy mama kupi smaczne lody, ale czy mama wie, w jaki sposób i w jakich warunkach są one produkowane? A kogo my tutaj widzimy na tej w pełni manualnej linii produkcyjnej lodów? O kurde. I obych tego nie jadł. Przecież to są dzieci. Dzieci bez jakichkolwiek ubrań ochronnych, pracujące w warunkach sanitarnych, odpowiadających co najwyżej warunkom hodowli trzody chlebnej. Dobra, po pierwsze odrobinę przesadzasz, a po drugie ja nie wiem, czy to jest produkowane na Polskę, więc co to ma za znaczenie? No takie, że gościa troszeczkę... Siemano. I fajna ekipa. W tle budują domy kanadyjskie, więc humor musi być. Bandura kiedyś. Okej. Okay.
Kurwa, jakbym był w takiej ekipie Bungie, mi by też odjebało, nie? W sensie ja bym robił zajebisty content, nie? Elena od 2 lat była marzenną. Kobieta była z kobietą. Fabian przed poznaniem Marzeny również był kobietą. Otyłość, cukrzyca, 3 nadciśnienia, rak jelita i brak kondycji. Fabian poświęcił cały czas swojej pracy. Kierowcy busa bojowego. Z Fabianem mieliśmy tak wiele wspólnego. Obydwoje lubiliśmy majonez kielecki. Byliśmy zagorzałymi przeciwnikami wszelkich aktywności fizycznych. Nie kochaliśmy się. Nie miałem szczęścia. Od początku wiedziałem, że nie wiedziałem. Fabian. Od początku wiedziałem, że nie wiedziałem. I jeszcze się nazywa Kwasigroch. Nie wiem, czy ktoś to zauważył. To jest jedne z lepszych cringe'owych nazwisk, jakie słyszałem. Od początku wiedział, że nie wiedział. A to dobre akurat. Małżeństwo od 1,5 roku bezskutecznie starało się o dziecko. Marzena wciąż o tym myślała i się zmarzała. I później będzie późno. I później będzie późno, okej. Okay. Mimo Marzena zaobserwowała okay. dużą zmianę w zachowaniu Fabiana, który zaczął nagle interesować się sportem. Codziennie rano wychodził biegać. Kupił karnet na siłownię. Przecież obydwoje byliśmy antymiłośnikami sportu. A tu co, regularne treningi? A co, nie może się zmienić, aż rok się zadziwił, ty? Przechodzi jakiś specyficzny kryzys okres. Wieku średniego. Pewnego dnia Fabian wraca. Bo zaczął ćwiczyć? Prezentuje żonie swój nowy rower. O, nowy rower. Fabian, co to jest? Hulajnoga elektryczna. Pralka Samsung Też bym to wybrał, bez kitu. Dobra, jest to pralka. Widzę, że to jest... Pralka Samsung WW80T554DAT. Promocja okay. była. Martwi mnie z 800 na 939. A może tak jaśniej? I kas. Jaśniej, jeszcze. Jaśniej. Fabian, co się dzieje? Gówno. Powiem sobie, że jak będę zdrowszy, silniejszy, to wtedy będę zdrowszy, silniejszy. No i dobrze powiedział. Dobrze powiedział. No i to była pierwsza część. Tego jest więcej. Nie wiem, czy jestem gotowy. Dobra bajera to połowa sukcesu. Czekoladę chcę. Czekoladę chcesz? Tak. Czekoladę a lody czekoladowe. Lody czekoladowe, tak? Tak. Jak chłopczyk miał czarnego loda wczoraj? Tak. Przy szkole? Prawda? Czy w... Ale on miał wczoraj. Jesteś takiego samego. A dzisiaj nie miał. Czy... Czekoladowy ice cream. Czekolad. No dobra, to pójdziemy do sklepu i kupimy, okej? Okay? Naprawdę zjesz takiego czekoladowego? Słuchaj, chodź do sklepu, to po pierwsze, po drugie, najsłodsza dziewczynka zaraz po mojej córce, wiadomo jaką widziałem, i rozmawia z nią mama. A tata po mleko poszedł, nie wrócił, żartuje, spok to tylko żarty. Mam cię w dupie, mam cię w dupie. Nie wiem, które dzieci niby teraz tak są. No dobra, ej, wiem, że teraz masz takie, ale nie udawać, tak nie było, nie? O nie, ale dostał boosta ocznego z kodem Fortnite, jak wpiszesz księżyc, to dostajesz takiego samego. Dobra, ej, to ja na dzisiaj wam podziękuję już. Chcecie więcej TikToków, dajcie znać. Czy jest grubo, czy nie, ocencie sami. Dużo było takich do wycięcia, nie? Bo są za mocne, nie? Przynajmniej na YouTube'a. Ale jak zrobić z tego taką pełnoprawną serię, to może pokażemy te mocniejsze, kto wie. Tyle ode mnie, zostawcie łapeczkę w górę. Chcecie więcej, piszcie w komentarzach. Napiszcie w komentarzu kodem księżyc Fortnite. I tak dalej, i tak dalej. Trzymajcie mi wszystkiego, kiedy. Nara! Odcinki postaram się codziennie o godzinie 10 wakacji. Pum.